Siema wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w FIFA 14 kariera AC Milanem. I gramy tym razem za AS Romą. Po ostatnim hucznym zwycięstwie 4-0 nastroje w klubie chyba się poprawiły lekko. Mam taką nadzieję, że się poprawiły. Jakim tu składem będziemy chcieli zagrać, no? Czy Balotelli już wrócił? To jest dobre pytanie. Tak, wrócił i to będzie pierwsza zmiana w składzie już. Mario Balotelli wróci na swoją pozycję, bo jest tam bardzo potrzebny. Tutaj trzeba będzie kogoś wywalić. Emanuelsona nie potrzebuje tylu obrońców naraz. No i gramy mecz z Romą. Oby to było zwycięstwo dla nas. Potrzebujemy teraz zwycięstw jak... Więc zobaczymy, jak to nam pójdzie. Trochę się tutaj przymula. Ale to mi mało co obchodzi. No i... Strawży tam, bo mnie szlak zaraz trafi. O, trafiłem. Dobra, gramy mecz, nie ma co się obijać. Oby było dobrze, bo naprawdę ostatnio przegrywaliśmy, remisowaliśmy mecze, ale ostatnie zwycięstwo trochę już bardziej mnie podbudowało psychicznie, chyba przede wszystkim ten klub, no. Oj tam, nie przeżywaj. Montolivo. Ale się trochę tu zlagłogawało mi. No dobra, spokojnie. Trochę nie podobają mi się stroje, bo mamy takie same. No i może się mylić, ale już ten idzie wyczaić swoich zawodników. Bonera, Konstant. Konstant Bonera. Rami. Abate, Abate. Robinho, 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 Robinho! Bardzo dobry rajd Robinho. Tutaj mijał rywali wszystkich po drodze. Strzelał w ten krótki ruch, ale tutaj bramkarz czujny bardzo. Nie dał się zaskoczyć. Montolivo, jeszcze Montolivo tutaj szuka okazji. No źle teraz tutaj do grania. Ale jest okazja, Balotelli! Balotelli! No taka piłka niezbyt fajna dla niego, ale już Balotelli wpuszcza tą energię tego zespołu znowu. Uratował jeszcze tą piłkę i nie dojdzie już nikt do niej. Za mocno do Hondy dogrywał ten jeden zawodników. No, uwaga! Balotelli przepięknie! Ale wyblokowana ta wrzutka przez jednego z obrońców i do przodu już gra. Ależ tu niepilnowany Gervinho. No tu trzeba pilnować ich. Dzeko do Gervinho. Nie, tutaj De Rossi jest teraz, no. De Rossi, Abate. Nigel de Jong. I uwaga, Gervinho. Wybita piłka przez obrońców AC Milanu. Spokojnie, Abate przejął piłkę. Abate, Balotelli! Balotelli! Balotelli 1-0! Mario Balotelli! No tak! On robi swoje. Dostał podanie na wybieg. Wygrał ten pojedynek i tutaj już zimną krwią pokonał bramkarza AS Romy. 1-0 dla AC Milanu. No i kibice od razu lepiej się czują.
Ależ błąd teraz, mogło to się inaczej skończyć. I De Jong, El Sharawy, Balotelli 2-0! Ależ on to zrobił! No wbieg, pokonał! No już mamy 2-0. 24 minuty tylko minęły i już AC Milan rządzi na boisku. Uwaga, Nigel De Jong, Montolivo, Rami, Abate, Robinho, znowu Balotelli nabiegał. Ależ on jest głodny gry teraz, tutaj już próbował także tą akcję wykończyć Abate, ale to już nie mogło się udać. No tutaj niepilnowany Gervinho. Dzeko. Dobrze, Rami. I jeszcze raz Rami. Choć teraz faulował. No i będzie rzut wolny. Będą mieli okazję. Rami do muru. Zaprasza kolegę z drużyny. Będą chcieli kombinacyjnie. Ależ. Fatalnie rzut wolny wykonany. I od bramki Amelia. Amelia zmienił Abiotiego w ostatnich meczach i to był chyba dobry pomysł. No ale teraz tutaj źle wybita piłka przez El Sharawiego chyba i teraz to jest Roma, dyktuje warunki. Choć no tutaj Montolivo bardzo wysoko wychodzą ci środkowi pomocnicy, bardzo dobrze robią, ale też trzeba uważać na to, żeby nie spowodować czegoś wybujałego. Amelia od razu do przodu. Ale po raz kolejny pojedynek przegrywa. I uwaga! I 2-1! Nainggolan strzela bramkę na 2-1, 35 minuta, ale nie upilnowali tutaj w ogóle pomocników. No i tutaj Amelia zasłonięty jeszcze tym strzałem, nie miał szans. No i mamy 2-1, no. Uwaga. Tutaj cały czas starają się jak mogą. No ładna kombinacyjna gra, ale zabrakło tego ostatniego zawodnika, który by to wykończył. Dzeko. No tutaj kolejna akcja. No błąd i mamy 2-2 już. Daniele De Rossi. No błąd tutaj obrońców. Koszmarnie się zachowali. No już mamy 2-2. 40 minuta, no. Wraca koszmar z poprzednich meczów normalnie. I uwaga. Tutaj cały czas będą starali się zawodnicy. Właśnie jest 3-2. Mario Balotelli. On niszczy tą obronę dzisiaj, niszczy. No Mario Balotelli, no odżył po tej kontuzji dzisiaj 3 bramkami, no więc. On chciał uratować tę piłkę El Sharawy. Ależ tutaj odbiła się ta piłka jeszcze do obrońcy. Ależ błąd, do Maycona dograł tą piłkę, no. Bardzo dobry ślizg. Abate tutaj chciał od razu. No, Abate! Udało się Abate tutaj teraz. Znakomicie wszystko! Honda! No nie wykończył tej akcji tak jakby chcieli wszyscy, ale Nigel De Jong. Robinho. No chciał tutaj rzut rożny chyba. Ale mamy 3-2 po pierwszej połowie. Nie jest wcale tak źle.
Trzy bramki Balotelliego robią swoje i... No ciekawie robi się na drugą połowę. Dzeko z Jervinho rozpoczynają. Uwaga, uwaga. Mądrze teraz. Spalony, że Robinho, tak. Za wcześnie wyszedł do tej piłki Robinho i... Benatia. No uwaga, uwaga. Jervinho. Muszą pilnować go, bo to jest bardzo groźny zawodnik. I El Shaarawy od razu tutaj starają się rozpuścić ten atak, ależ... Wejdzie, doszedł. Chciał tutaj jak najlepiej do defensywnych pomocników dograć to, ale nie udało się. Tyle co nic wynikło, no i... W związku z tym... Teraz chciał to Honda rozegrać doskonale, ale nie wyszło niestety. Honda do Balotelliego, ale tym razem bramkarz wyszedł z bramki już. Honda, cały czas Honda przy piłce. Honda, ale traci piłkę, Maicon ją przejmuje i od razu stara się tutaj rozpuścić te skrzydła. Uwaga, Honda czeka tutaj na Konstanta. Konstant! Balotelli! To nie mogło się inaczej skończyć. No samego Balotelliego się nie zostawia, bo wiadomo co, czym to się zakończy. Czwarta bramka w tym meczu Balotelliego. I coraz gorsza sytuacja jest Romy w tym meczu. No, uwaga, strzał, ale Amelia pewnie łapie piłkę. I od razu Abate. Robinho. Balotelli jeszcze chciał piątą bramkę chyba zaliczyć, ale... Zmianę. Michel Bastos za Florenciego. Także muszę jakieś zmiany dokonać. Bardzo dobry mecz Balotelliego. Na pewno Honda zejdzie. Tutaj Kaka czekasz go wypuszczę. Birsa także. No i Montolivo oczywiście to jest taktyczna zmiana. Montari na ławce jest po to, żeby można było teraz puścić. Trzy zmiany od razu. Nie bawi się. Od razu do Dzeko dogra na piłkę, ale to nic, wygrywa pojedynek obrońca. Birsa, ależ tutaj chciał to ładnie zrobić, ale nie wyszło. No, ależ teraz kombinacyjnie zagrali, ale spalony. Montari. Abate. Tutaj De Jong. Kaka. De Jong. Balotelli. De Jong. Nigel De Jong. No ładnie tutaj pograł sobie z Balotelli. No i Strutman jeszcze wszedł. Robinho! Balotelli! Szuka tę piątą bramkę dzisiaj. Ale cały czas nic to nie daje. Montari. Konstant.
Ubita na out przez AS Romę piłka. Bonera. Bonera. Irsa. Irsa. No, kolejna bramka się szykowała. Ale źle teraz De Jong. No, musi naprawić. Naprawił swój błąd. I kolejna akcja. Uwaga, jak to za Balzaretti, Balzaretti i Abate już nie bawiąc się do przodu. Bonera. No, uwaga, Konstant. Tam Balotelli kręcił się wokół tego bramkarza, cały czas się kręci. I uwaga, Kaka, 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 on się nie da tak łatwo grać. Balotelli, no tym razem przegrał chyba pierwszy pojedynek dzisiaj główkowy. I uwaga, jak to się skończy, Balzaretti, bardzo wysoko ustawiony teraz obrońca. Boczny, ale co to da? Nic nie da raczej, bo spokojnie Amelia łapie piłkę. No i bardzo ładnie teraz tutaj Birsa sobie pogrywa. Uwaga, Balotelli. Balotelli, Balotelli. Birsa! Uderzył tak tyłem głowy i będzie rzut rożny, więc kolejna okazja na to, żeby strzelić bramkę, no. I... No, bardzo dobry strzał, ale także bardzo dobrze obrona ustawiona. Abate. Muntari, wypuszczony Muntari. Co on może z tą piłką zrobić? Tutaj odrobinę się to odbiło, dziwne. I to jego piłka kierowana. No Totti wygrał główkę, ale to nic nie daje im. No i koniec! Wygrana 4-2 po 4 bramkach Balotelliego, który wraca po kontuzji i daje drużynie więcej niż 100%. Tak, punkty zdobywane teraz przez niego mogą dużo zaważyć o utrzymaniu się w lidze AC Milanu, więc... No Balotelli, średnia 9-7, to naprawdę bardzo wysoko oceniony został. W końcu 4 bramki strzelił, no to... No i Milan, no ma, jest na 18 miejscu, ale odrabia te straty, odrabia. Chcielibyśmy niniejszym wyrazić nasze zadowolenie z gry zespołu. Wiemy, że znajduje się pan pod dużą presją medialną i chcemy zapewnić, że uważamy pana za bardzo ważną część rodziny klubu Milan. To dziękuję bardzo. Oferta prowadzenia kadry narodowej Paragwaju nie chce. Czterem zawodników kończą się kontrakty, trzeba je przedłużyć. Pokażcie mi kontrakty, moje drogie. I Emanuelson, pierwszy z nich. On chce na 2 lata. Pazzini, rok. Kluczowy zawodnik, oczywiście. No tutaj Coppola, no. U niego to ja nie wiem, jak go nazwać. Sporadycznie będzie grał jedynie. No i jeszcze Abate. To jest na pewno kluczowy zawodnik tutaj. Co do tego zawodnika, to chyba nikt nie ma wątpliwości, że on się przyda klubowi. No ale teraz w tym miejscu bym zakończył ten odcinek, gdyż no mam bardzo mało czasu do nagrywania następnego i nie zdążę, więc zapiszę sobie moją karierę. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Żegnam się z wami, na razie i cześć!